24 września wspominamy świętego Pacyfika z San Severino, prezbitera. Karol Antoni Divini urodził się 1 marca 1653 roku w San Severino koło Ancony we Włoszech. Wcześniej został sierotą i wychowywał się u swego wuja, który bardzo źle go traktował. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu braci mniejszych, przyjmując imię Pacyfik. 8 lat później został wyświęcony na kapłana. Przez wiele lat skutecznie nauczał po wioskach gór apenińskich, a dzięki umiejętności czytania w myślach i sumieniach potrafił przyprowadzić wiele osób do prawdziwej skruchy i pokuty. W wieku 35 lat jego aktywny apostolat dobiegł kresu, kiedy nabawił się choroby, wskutek której nie tylko stracił słuch i wzrok, lecz także okulał. Do tych słabości dodawał jeszcze własne umartwienia, które ofiarował w intencji nawrócenia grzeszników. Dolegliwości te nie przeszkodziły mu jednak posługiwać w charakterze wikarego i gwardiana w San Severino, dokąd przeniesiono go w 1705 roku i gdzie spędził resztę swych dni. Pacyfik był obdarowany wieloma nadprzyrodzonymi zdolnościami. Często widziano go w ekstazie podczas odprawiania mszy świętej, a jego twarz lśniła jak słońce. Miał dar prorokowania i często uzdrawiał chorych. Świątobliwy zakonnik zmarł 24 września 1721 roku. Pochowany został we wspólnym grobie zakonników, gdzie jego ciało znaleziono 4 lata później w stanie nienaruszonym, pomimo że pogrzebane zostało bez trumny. Po tej ekshumacji ciało złożono w trumnie i przeniesiono do ołtarza Matki Bożej w bocznej kaplicy. Pomiędzy identyfikacją w 1725 roku i drugą 30 lat później nastąpił rozkład ciała spowodowany nadmierną wilgotnością grobowca. Po uroczystej beatyfikacji, która miała miejsce w 1786 roku, szczątki Pacyfika zostały w sposób artystyczny pokryte woskiem i ułożone w figurę przedstawiającą świętego. Figura ta jest od tej pory eksponowana w trumnie. Papież Grzegorz XVI kanonizował go w 1839 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Pacyfika na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.